Opowiem Państwu historię, która wydarzyła się mojemu sąsiadowi, panu Stefanowi. Na szczęście wszystko dla niego dobrze się skończyło, a zawdzięcza to opasce życia i systemowi teleopieki. Pan Stefan wiedzie samotne życie emeryta. Jego ulubionym zajęciem, któremu oddaje się bez reszty, jest akwarystyka. I właśnie kiedy oglądał ryby w swoim domowym akwarium, źle się poczuł. Złapały go duszności, a następnie mocny ucisk w klatce piersiowej. Od razu wcisnął sygnał SOS na swojej opasce życia i w ten sposób powiadomił telecentrum, które wysłało do niego służby ratunkowe. Ratownik natychmiast wyruszył do pacjenta. Zdążył w samą porę, ponieważ pan Stefan już stracił przytomność. Skuteczna i fachowa interwencja przywróciła go do życia, a wszystko dzięki opasce życia Sajdli, która non stop 24 godziny na dobę monitoruje stan zdrowia pacjenta. Zakłada się ją jak zwykły zegarek na rękę. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, np. w skutek upadku czy nagłej utraty przytomności, opaska życia pozwala na wezwanie pomocy. Opaski życia to nowość w powiecie brzosowskim. Jako pierwsza stosuje ją firma Darmet, która wespół z Fundacją w Trosce o Życie objęła systemem teleopieki kilkudziesięciu podopiecznych. Jednym z nich jest właśnie pan Stefan, który w domowym zaciszu może znowu spokojnie cieszyć się swoim akwarium. Zadbaj o bezpieczeństwo swojej i swoich bliskich, zaopatrz ich w opaskę życia.